Lec też pil, tak? Ostatnia? 25 sekund. 25 sekund. 25 sekund, szykuje się druga drużyna. Odejdź Kądziu, odejdź Kądziu, odejdź! Nie wolno, biegnie w ciebie, zrobi krzywdę. Mama będzie zła na mnie, że nie upilnowałem, a dzisiaj na szczęście nikomu nic się nie dzieje. Po ich meczach, za dwa mecze, Nasiu, za 15 minut. To jest pierwsza połowa. Wy wejdziecie, zrobicie drugą, oni drugą i koniec turnieju. Słuchajcie... Stop! Ta bramka niezaliczona, ale ładna akcja. Słuchajcie, wy idziecie się napić, kończą Seledynowi z niebieskimi. Słuchajcie, żeby podgrzać, przypominam, że to ostatni mecz. My się świetnie bawimy, ale słuchajcie, są przewidziane medale za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Czwarte miejsce dostanie dyplomy pamiątkowe. Słuchajcie, jak dobrze... Słuchajcie, przepraszam, ile meczów wygraliście Seledynowi? Nie, ja nie liczę połów. Jak gracie mecz z meczem... No to jak wygramy ten, to mamy dwa. Dobra, ile meczy wygraliście? Jeden. Jak wygramy ten, to dwa. No to kto z was to powiem tak, kto z was wygra ten mecz, będzie na pewno inaczej. Wy macie wygrane zieloni? Dwa. Dwa i teraz będziemy grali trzeci. Znaczy, nie wiem czy dwa, bo wyście wszyscy wygrali, a były już trzy mecze, tak? Czy dwa mecze były? Dwa mecze były, to jest trzeci. Dobra, dobra, zaraz skończycie. Słuchajcie, kto wygra ten mecz, wyjeżdża z kruszy na areny z blachą. Także macie 7 minut na fajną zabawę, ale spróbujcie go wygrać. Jest 3-2 dla Seledynowych. Słuchajcie, inaczej, a kolorowi wygraliście jakiś mecz? Wygraliście dwa mecze? Słuchajcie, ja w takim razie, Przemuś, będę musiał z tobą na spokojnie ustalić kto co z kim, bo myślałem, że to bardziej szło jednostronnie, a tu się okazuje, że tu każdy z każdym, także musimy tam iść na spokojnie, popatrzeć, kochani, dlatego, że pierwsze miejsce blacha, drugie miejsce blacha, trzecie miejsce blacha, a czwarte miejsce pamiątkowy dyplom. Także uwaga, uwaga, ostatni mecz, próbujcie grać o wygraną. Dajcie piłeczkę, szybciutko daj, daj piłeczkę. Kto zaczynał tam tą połowę? Gotowy, panie sędzio? Gramy! Niech się dzieje! A ja spróbuję teraz tutaj policzyć, bo mi się wydaje... Jak my drugą połowę wygramy, to może turniej wygramy. Słuchajcie, wydaje mi się... Piotruś, wydaje mi się tak, komuś ze mną liczyć. Wydaje się, że... Ekipa zielonych wygrała oba, czyli ma 6 punktów. Teraz ma jeszcze, nie wiemy ile, bo ostatni mecz. Na razie prowadzą tam. Ile prowadzicie w tym trzecim? Na razie prowadzą Przemuś, śledź wynik, bramka chyba padła. Nie. Nie, główką wybronił. A główką wybronił, a piłka gdzie? Za płotem? Słuchajcie, szczęśliwiec z główki leci po meczu po piłkę, pamiętajcie. Kto główką zagrał? Oskarek, masz pecha, biegasz dzisiaj dużo za piłkami, ale widzowie, tam jest taka wysoka trawa, że jak nie pójdziemy na gorąco, to... Gracie, Sebuś, dalej. Słuchaj, to jest sytuacja zielona. Teraz sytuacja kolorowa. Kim wygraliście mecz? Ale nie chodzi w połowę. To mecz to było 7-7. Niebiescy, kto wygrał mecz z kolorowymi? My wygraliśmy! Bo jedną połowę wygrali oni, ale cały mecz wy. Kolorowi z zielonymi macie do rozegrania, z Seledynowymi przegraliście, nie? A raczej nie wygrają. Jeżeli nie wygracie z górkami, to macie czwarty mistrz. Czekaj! Czekaj!
Słuchajcie, wszystko moi widzowie jasne. Mamy już pewne wyniki z biura zawodów. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Kto wygra z tej ekipy, będzie miał drugie albo trzecie miejsce. Dlaczego? Znaczy drugie miejsce zwycięzca, a przegrany najprawdopodobniej trzecie. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że Gutka, ekipa Zielonych, ma za sobą dwie wygrane, ale trzeci jeszcze nie rozegrany mecz do końca. Na razie prowadzi 1-0. Czy to jest kawka moja, tak? Chciałem podziękować, kochani, piękny akcent, kubeczek z Milanu. Piotruś, piłeś w kubeczku z Milanu kawę? A jeszcze miałbyś ochotę wypić? Jeszcze jedną wypijesz kawkę? Stasiu, no co o tym? Ty w ogóle nie powinieneś się używać tej trampoliny. Pan prosił, bo jak ktoś wyskoczy, ktoś kogoś popcha i stąd wyskoczy, to i mamy tragedię, wiesz? Z fajnej imprezy zrobi nam się naprawdę krzywda. Ja bym wolał, Nadia, żebyście wyszli z trampoliny. Naprawdę, Kudełku. Kudełek, wychodzimy to. Wychodzimy, bo tu można sobie katastrofę zrobić. Słuchajcie. No nie widziałem tej sytuacji, nie wiem, w czym kłopot jest. Gutek, Natan, zejdźcie proszę z bramek, dla nich to ważne. Dla nich to ważne, dlatego że kto wygra, ten mecz jest na drugim miejscu. Zejdźcie z boiska. Także widzowie, pokrótce przedstawiam sytuację. Na 99% u bukmacherów turniej wygrają Zieloni, czyli Natan, Gutek i Stasiek. Na razie na drugim miejscu najprawdopodobniej wygrywają Seledynowi, tak? Czyli Sabuś. O, dziękuję. Dasz radę? Słuchajcie, kolejna kawka tutaj. Może naszego Piotrusia czymś, barszczykiem, coś. Rozumiem. W każdym bądź razie za parę minut będziemy wszystko wiedzieć. Na razie prowadzą Seledynowi, tak? Tak. Na razie jeszcze prowadzą tak. Seledynowi jedną bramką. Zobaczcie, idą w kontrze. Aj, brakło troszkę farta. Ile do końca meczu? 2,5 minuty, słuchajcie. 2,5 minuty Seledynowi przed drugim miejscem. Walczymy, niebiescy, jeszcze walczymy. Słuchajcie, wszystkich jednakowo kocham, uczestników naszej imprezy. Chciałbym, żeby wszyscy dzisiaj zdobyli pierwsze miejsce. Natomiast sportowo zawsze jest tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Natomiast na naszej urodzinowej imprezie wygrali wszyscy. Wszyscy ci, którzy tutaj byli. Impreza naprawdę fajna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę wam powiedzieć, kochani, że wszyscy uśmiechnięci. Wspaniały akcent tutaj również naszego przyjaciela Pawła Skóry, który zrobił to naprawdę świetną, wspaniałą robotę. Super atmosferę przeprowadził, warsztaty. Patrzcie, ale piękna akcja. Aj, 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 brawo Szymon, troszkę brakło. Fabik, Fabik, zimna krew? Zimna krew? Dobra, Fabiczku, po piłce, po meczu gramy. Dajcie szybko piłkę, szybko piłę, Natan, daj piłę do grania. Nie tą trójkę. No grajcie, szybciutko, czas ucieka. Słuchajcie, dogadacie się potem, Oskarku, kto poleci, bo tam dwie piłki są, nie ma sensu, żebyście razem lecieli. Dobra, Oskar? A tam już chyba dwie poszły, nie? Dwie tam poszły chyba. A to jak u sąsiada to pół biedy, bo tam wykoszone to widać. Nie? Gorzej jak tam w tą trawę pójdzie i zapomnisz, to po piłkach. Nie? Oskar i Gutek. Tam trawa jest po szyję, także Mateuszek tam jak wpada, to tam nie idzie znaleźć w ogóle. Kochani, no wygląda na to, że Seledynowi będą na drugim miejscu dzisiejszego turnieju. Oni będą mieli jeszcze nic. Jeszcze nic. Tak, tak, ja podsumowuję pomału, bo jest około minuty do końca, nie? Natomiast w tym momencie. Grajcie, grajcie, Fabiczku, jeszcze jest minuta, walczcie, walczcie, jeszcze jest minuta. No. No to doliczymy 15 sekund. 15 sekund doliczymy za wywijanie piłek. Musicie o fair play dbać, kochani, to ważny, ważny element. Ostatnia akcja. Ostatnia akcja. O, i na tę stronę weźmie. Aj, patrzcie na to! Jajajajaj! Jajajaj, do końca nie było wiadomo, jak to się skończy. Patrz, kontra. Brawo! Brawo! Musi się to jakoś skończyć akcją. Dajmy albo bramką, albo strzałem, albo siatką, albo autem.
Będzie aut. Koniec. 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 Domin tym strzałem uratował drugie miejsce. Chodźcie chłopcy. Teraz siadajcie, kibicujcie. Ostatni mecz zielonych. Zapraszamy zieloni kolorowi. Tutaj sytuacja ma tak. Gratulacje. Powalczyli. Siadać. Będziecie jeszcze grać. Stasiek, dawaj szybciutko. Gramy. Przypominam, że ostatnie 7 minut dzisiejszych zawodów. Ostatnie 7. Ale Oskar głową pięknie broniłeś. Tak, macie drugie miejsce, bo oni wygrali z wami bezpośrednio. Wiesz o co chodzi? Tylko jeżeli by kolorowi wygrali, to może nie będą mieć ostatniego miejsca. Trzeba by wtedy liczyć punkty, bo każdy by miał po... To byśmy mieli pierwszy. No uwaga, gotowi?